Wybrałem tą szkołę, ponieważ hobbystycznie zajmowałem się stolarką, a nie chciałem iść do zawodówki, która była bliżej, a jedyne technikum, które było na stolarza, no było tutaj. I powiem, to był dobry wybór według mnie, ponieważ świetnie się tu bawię. Wybrałam ją dlatego, żeby mieć pracę w przyszłości. Wiadomo, że rynek jest teraz różny, dużo rzeczy przekłada się na sztuczną inteligencję, a zawsze budowlanka jednak potrzebuje ludzi. Wszystkim uczniom życzę przede wszystkim, żeby to był rok udany, rok sukcesów w nauce, no ale nie tylko, żeby też właśnie nawiązywać nowe znajomości, żeby się dobrze bawić, żeby umieć łączyć pożyteczne z przyjemnym. Zespół Szkół Budowlanych zmienia dzisiaj swoją nazwę na Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych. Szkoła, która jako budowlanka funkcjonuje już 61 lat, a w ogóle to powstała w 1834 roku jako jeszcze Instytut Techniczny. Dzisiaj rzeczywiście wchodzi w nowy okres, ale to dlatego, że też trochę zmienia się profil. To dobrze, bo to też pokazuje wzrost renomy szkoły, tym bardziej, że współpracuje ona z Politechniką Krakowską, z Uniwersytetem Rolniczym, więc będzie przyciągać coraz więcej młodych, zdolnych uczniów, a nam bardzo zależy na tym, żeby te szkoły branżowe techniczne w Krakowie bardzo mocno rozwijać. Dla uczniów tak naprawdę w jednym sposób nie zmieniło się nic. Są w tych samych murach, ci sami nauczyciele, ale uważam, że ta przynależność pod inną nazwą będzie istotniejsza i mocniejsza. Dzisiaj rozpoczęło 730 uczniów w 28 oddziałach. Mamy również szkołę branżową drugiego stopnia i tutaj też zachęcamy do kontynuacji edukacji po szkole branżowej pierwszego stopnia, więc to też jest ważne. Mamy również internat, w którym zawsze można zamieszkać, jeżeli ktoś z daleka planuje podejmować edukację w naszej szkole.